That was brutal yesterday. That was nothing. Let me tell you, one time back in Africa, found myself in front of an entire platoon of Frenchies. Took them all out, every one, by myself. That story gets more ridiculous every time you tell it. You know that? Hey, it's true. Hey, tell him it was true. You was there. Hey, Hawk, tell him it's true. Not now, Brooklyn. Orders just came down from Battalion CP. They need us to move up to Piano Lupo and reinforce a bunch of guys from the 82nd who've been holding out all night. There's not a lot of time. Aerial recon reports at least one division of Kraut armor roll in from the north. They think it's the Hermann Goering division. Didn't we kick their asses back in Africa? I said not now. Lucas! We need some fire in the sky now! Get in that half track and take out those Stukas! Siemano, to Maciek, GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Call of Duty Big Red One i tą misję pamiętam jak diabli, będzie mordor. Leci cholera. Nie widzę dziada. Okej. Okay. Jak widzieliście, przed wsiąściem do M16, czyli M3. Chwila. Oh shit. Oh shit. Dobra. Smutne. Kurczę, dużo ich trochę. Ale dobra, zdejmiemy. Siedzimy tak naprawdę, no, w działku przeciwlotniczym Saxon. Z tego co pamiętam, M68. No, sorry, zniszczyło się, no. Sam się rozwalaj, au. No, objective completed, super. Tam coś leci. No, come on. The fuck? Cholera. Wysoko. Wyrzucają te bomby. Nie wiem, w którą stronę strzelać, jak oni wysoko lecą. Jedziemy, super. No cóż, rozwalam wszystko, co się da. Z której strony wylatuje cholerstwo. Chodź tu. A chyba tu mamy się zatrzymać, tak? Super! Jest nasza artyleria, tak? GTFO. Znaczy raczej będę zrobił przerwę w strzelaniu, bo... Widzę ci dziadę. Dobra. A ty zamknij sobie swoje broń. Howitzera nam zniszczy, jak to tak można? Gdzie to cholerstwo leci? Ha! Szybszy jestem od was, kwiaty. Czy bombę spuścisz zaraz, gościu? Spadaj. Tylko jeden howitzer został zniszczony, spokojnie. Chodź tu, pięć. Pięknie. Jest jeszcze jeden, tylko... Ja je dobrze widział jeszcze. Było dobrze. Zatem do tematu siedzimy w działkę 69 Saxon. Tak jakby odpowiednik flag pancera. Mam nadzieję, że się nie walnąłem w numeracji. Które działko to zostało zamontowane na... przez cholerę tego tu jest. Nie wyrabiam. Dobra. Kij. Tego zdejmiemy. A! Ale bombę chyba zdążył zrzucić, dziad. Something? Czy już tyle? Czy on robi na nas nawrót? Nie.
No i generalnie to jest M3 Half-Track, jak widzicie. A jak na razie mamy w ręku M1 A1 Carbine. Jeden z moich ulubionych chyba karabinków z Call of Duty. Patrz, jakie ammo. Jak ładują. Patrzcie, on to bierze w łapy, ładuje, wystrzeliwuje. I to jest mordę stare Call of Duty. Ale dobra, idziemy. To jest Call of Duty, kiedy jak dla mnie miało... miała ta gra sens. Jak dla mnie prawdziwe Call of Duty skończyło się wraz z wyjściem Call of Duty 3, co było w stanie takie prawdziwe Call of Duty. No, wyjątek stanowi jeszcze Call of Duty World at War, co było o II wojnie światowej, tak? Gorze konflikcie wojny na Pacyfiku. Tak jakby wcześniej zrobił to Medal of Honor Pacific Assault, ale no, jak widać, Call of Duty poszło ślady. No i z tego co pamiętam, to w tamtych czasach mówiono, że raz wyjdzie właśnie jakiś Modern Warfare, bądź jakieś właśnie nowoczesne pole walki, a raz wyjdzie II wojna światowa. I tak, takie było zamierzenie z tego co pamiętam. Natomiast, no dobrze wiecie jak się posłuchali tego zamierzenia, bo się w ogóle nie posłuchali, wyszedł Black Ops. Jakby tam były lata 60, tak? Później przyszłość, teraz Advanced Warfare wychodzi, nawet się nie interesuje o czym to będzie. Ghosta też jeszcze nie grałem. Dopiero zamierzam w niego zagrać, tak już od roku zamierzam zagrać, kupiłem w dniu premierę, to jest miał taniej w mordę. Ale nie, to jest typowy Maciek. Dobra, dajcie mi broń. No i macie Carcano. Czyli... O, bredę mają nawet. Patrzcie, no bogato. W każdym razie... Carcano jest to no w miarę stary, przydarzał już nawet podczas II wojny światowej. Karabin powtarzalny, więc Schmauser 98K był bardziej zmodernizowany, bardziej nowy, że tak powiem. A tutaj no, jak na razie no dostaliśmy też bredę, która była tak celna jak cholera, bo nie była w ogóle celna. Macie. Mam granaty, to sobie porzucam. Czy brada w sumie może być, to nie jest taki zły karabinek, właściwie karabin maszynowy, przerobiony na lżejszą wersję. Widzicie, szybkie przeładowanie, trzy łódeczki wpadamy, właściwie trzy łódeczki tak trochę nie halo, bo jeden nabój jakby go nie było. I cały czas tutaj strzelać, oni się tu będą respić. No dobra, niech się respią. Trzy łódeczki. I nakurzamy. Chociaż wolałbym... Goddammit, no szedł to. Ale jak już dostałem brelę, no to nie będę narzekał. W końcu jakiś machine gun. Byle jaki, bo byle jaki, ale machine gun. To lepsze niż karabinek powtarzalny. O, otwarli wreszcie, otworzyli. Dziękuję. Widzicie jak on tu jest rzucany, jaką precyzją jest rzucany ten tabreda? Kurczę, perfekcyjnie. I'm okay. Jest tu jakieś bogactwo, patrzcie na ten karabin maszynowy. Razem do tematu, no... Ten Call of Duty, no jak dla mnie, no te stare Call of Duty mają potencję. Naprawdę są genialnymi grami, rzekłbym. Nawet mimo, że paru niedociągnięć. Znowu przerwa. Get down. Stay out of sight. What is it, Sarge? Take a look across the bridge. It's a whole convoy. But they ain't moving. They're sitting ducks. Thunder, this is Fox. What's your status? Over? Give me a grid reference for that bridge. Get it right or those shells are gonna be dropping right on top of us. Dobra. Także wracając do tematu. No to... Te stare Call of Duty były naprawdę zawaliste. Bez wątpienia. Okej.
No i po prostu, no fajnie mi się gra właśnie w te stare drugowojny Call of Duty. Może dlatego, że wolę tą drugą wojnę światową. Nie mówię, że każde Call of Duty, te najnowsze, jest złe. Bo się mi gra w nie bardzo przyjemnie, to są dobre gry, ale aczkolwiek to już tak naprawdę dla mnie nie jest Call of Duty. To jest po prostu gra Modern Warfare na przykład, albo Black Ops. Prawdziwe Call of Duty, goddammit, jest jak to. Oparte na faktach tak naprawdę. No bo lądowanie na Sycylii raczej się wydarzyło. Oryginalna broń, nie jakaś pomyślana, jakiś, nie wiem, goddammit. Dawno nie grałem w Black Ops 2 na multiplayerze. Się bardzo fajnie ciupało, ale no tam broń są pomyślane, to jest takie chamskie. No, tutaj macie generalnie fajne historie, które bardzo mi się podobają, no a najnowsze Call of Duty to nie są te Call of Duty, które były wcześniej. No i poza tym ten sam silnik cały czas, tak? Mimo że ten silnik ma w sobie swój urok. Naprawdę mam do tego silnika sentyment, no ale trzymać go, goddammit, już tak długo, że tak naprawdę praktycznie nie modernizować, no to słabo. O, kolejne czołgi. Maybe zbombardujecie je. Czekaj, to są nasi, to są nasi. To my ich zrobimy z tyłu. Strzelicie moje granatki. Suck it down, bitch. Nie chcę karkano, goddammit. O, bam. Jeszcze lepszy. Mordę. A, i to jest ten moment, gdzie tutaj będzie rzeźnia. Pamiętam, że tutaj miałem niezłą ścinę. Pierwszy raz grałem. Mam granatki. Zebrałem wszystko. I tu będzie rzeźnia. Kurczę, hardkorze, BR-a masz, możesz posuwać. Ja w sumie też mam. Tyle amunicji w magazynku, aczkolwiek to. Dobra, spostrzycie sobie tam na dole granatka. O, panie. Ale sobie szczytuję system. Nie mogę sobie szczytować systemu, jak mi szkoda. Już myślałem, że sobie szczytuję system. Czy granaty, cholera. Barelsy mnie zablokowały. Idę tam do was z kmiotem. Nie ma mnie tutaj. Czego ja nie mogę wziąć Thompsona? Thompson jest taki zawalisty. Chyba się tu pogubiłem już. Nie mogę przejść? No szkoda. No dobra, no to złodzimy na dół. To bez szwanku teraz przeszedłem. Trochę ciekawie. Ups. Macie. Let's go! No tak, let's go, to let's go. Snajpa. Where's the rest of your squad, Corporal? They're pinned up ahead. They got some wounded, but I can't get to them. Let's get you up there then. Grab that sniper rifle. We need it more than he does. Spoko, jakiś snipa tu będzie. Find cover! Nie, na razie nie ma snipy. Na razie są Włosi od siebie goleści. Makaroniarzu, eh? Goddammit. Sir, up ahead, I think I can see. There they are! Snipe those bastards! Dobra. Cover me! A tam są bastardy. Spadaj, gościu. Ten mi cały czas przed lufą lata w mordę. Czekajcie, bo tam CKM ich do mnie nakurza. Medyk, fajnie. Mordę, tam już się ktoś dorwał do CKM-ów. Fajnie. Na razie clear.
Tutaj sobie przereloaduję. Ktoś oberwał w mordę. Bang. Advancing, advancing, panowie. Zamknij mordę. Ale jak mam ich osłaniać? Chyba mam tam iść. Skały do skały w mordę. Pewnie z pewnych pointów ich po prostu zestrzelić. Albo iść po prostu za tym gościem. Nie. Z 28. Aha, tędy. Fajnie. Możemy być tędy. Możemy je tam być. I patrzcie, jakie zabytki się rujnują, no. Old school się niszczy. To w sumie tak jak dzisiaj. Dzisiejszą muzyką goddamit się niszczy old schoolową. Bo w radiu niczego konkretnego praktycznie się nie gra. Bo czas do czasu jakiś Big, Mr. Big się przewinie czy coś. Aerosmith czy coś takiego kultowego, że za bardzo kultowego. Sergeant Hawkins, Captain James, 504. Won't lie, glad you're here. We've been taking a real beating. Could use your extra muscle. Tell me that radio works. Yes, sir. Excellent. Without those big guns, we don't stand a chance. Where do you need us? German armor is getting real close. Send your best through those tunnels and up to the front line. Hurry! Yes, sir. Okay, people, you heard the captain. You and Vic, get going. Let's keep our Navy friend out of trouble. We'll bring up the rear. Tak, wracając do tematu, no w radiu praktycznie niczego się nie gra takiego fajnego, naprawdę fajnego. Yo pro. Czy nie wiem, nie słucham teraz już w ogóle radia, tak? Ale mówię w oparciu o doświadczenie 3-letnie, 4-letnie, jakoś od 2008 do 2011 słucham Eski. Masakra. Znaczy, już lepsza muzyka leci w RMF i w Zetce według mnie. Nie badałem antyradia. Bo słyszałem, że tam klasyki lubią lecieć. Ale jednak no, marzy mi się takie radio, takie full old school. O, super. Gdzie leci stara dobra muzyka, tudzież tam nowsza z hard rocka, czy... A, że się gościu zarwał. Machine gun! Tu! No to się przesuń! Mam tu wejść. Się marzy takie dobre radio, starą dobrą muzą. Ale takiego raczej nie znajdziemy. A chyba, że w internetach. Ciekawe, czy to dziadostwo się przegrzewa. Czy to włoskie dziadostwo się przegrzewa, czy raczej nie? Przegrzewa się, no dobrze. No to już wiem wszystko. Nie mam pytań. Jakiś kmiotek. Spokojnie, Andrzej, nie denerwuj się. Wyklepiemy tych kmiotków. O, super. Ej, no nie przegrzałem się w takich sytuacjach, gościu. Uwielbiam, jak gościu wysiada, go zabijam podczas wysiadania. On musi najpierw wysiąść, a później dednie. O, ten gość miał laga z umieraniem. Co? Kolejny? Serio. Więcej was matka tu nie miała, no. Gincie. Zabiłem was w środku. Wysiądźcie i gincie. Czy to tak się da? Fajnie, można za pomocą CKM-u rozwalić opancerzony transporter. Zawaliście. Oh, it burns. Co wy za dużo blada graliście. Za dużo bladzika. Kiedyś nagram bladzika, tylko nie mogę się do niego zabrać. Jak się zawieram, to nagram 3 misje, a później mi się odechciewa. Ale mam w planach cały czas blada nagrać, tylko muszę znaleźć taki odpowiedni moment na blada. Bo gierka jest zawalista. Round one! Back the other way!
Sam jesteś rąkła, nie? Dobrze idę. Są nasi, to nie są nasi, to są nasi jeszcze. Dobra, otwieraj. Otwieraj! Ło, już do komenderki wchodzimy. Easy, man. Wprowadził demokrację. Można coś i tak. Mam snajpę, jakby co. Trochę niepotrzebnie postawiono tego BMK. Mi się na nic nie przyda. Alright, Megan, you're up. Radio's broken, sir. It got pretty banged up in the explosion. How about that radio over there? Oh, I think so. I'm gonna need a few minutes though. Get down there. Use those bunkers for cover. Hold off those tanks any way you can. Get this man the few minutes he needs. Thanks. God damn it. Thanks. You said thanks. It wouldn't be nice. No super. Zaczerwieniło w mordę. Poklam bazuki, tak? No to chwila. Wystrzeliłem, pierdziut wyżej. Kurczę, na bogato macie tych bazów. Dobra, jeden rozwalony. Z kolejny. Miotek. Nie umie strzelać, dziomuś. Kurczę, ile tych czołgów tam. Au. Jest bunker, już idę spokojnie, Andrzeju. A, bo tutaj też macie bazuki, dobra. Spoko, widzę, że zabazuczenie jest tutaj na najwyższym poziomie wszystkiego. Ale może z łaski swoje, jak jest tyle bazów, to może też się za to do niego weźmiecie, co? Te czołgi. To nie będę za was wszystkiego robił. Muszę mi jeszcze bardziej. Lighty. Give me a reload. Tu jeszcze jakiś metek stoi? Nie, tu stoi, ten jest rozwalony. Hej. Kurczę, bo się do mnie nazwijają. Ładuj, dać. Leszki, miocie. Dajcie mi zaraz mojego CKM-a. Czy RKM. Ja uciekam. Dobrze, mogę broń moją? Zajomali mi moją broń. Super. Całą te ze snajperki nakurzać w mordę. Holy fucking medic. Spoko. O. Raz. I drugi. Dobra, a bo to tak oznaczamy, dobra. Tu. Kurczę, ile tygrysów na nas wysłali. Mogę się wycofać tego ognia? Przycupnę sobie. Kurczę, masakra jakaś. No strzelajcie tam. Rozwalcie to, no. Co się chyba dzieje, chyba. Rozwalacie to? Rozwalcie te tygrysy z łaski swojej, no. Dobra. Się nic nie dzieje, no. O, wreszcie się dzieje. Kurczę, ta szczegółowość tych modeli tygrysów w oddali im masakrę. Kurczę, ale ja czołgów rozwaliłem w mordę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pancerów na nas jechała i z bazuki wszystkie wzięła. No ładnie. Be like a serious Sam. Mogę się ruszyć wreszcie? Czy ja mam się tak patrzeć, jak tu ktoś bombarduje gadem? Pomoc moim kameradem. Jakieś jeszcze niedobitki idą.
A, czy mogę atakować lornetką? Hey, you sure you are right, Sarge? This one wasn't even close. Looks like Garing's boys are on the run. Outstanding work, son. I'm putting you in for corporal. You deserve it. Yeah, I guess you've done all right out there. A więc to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a my się widzimy w kolejnym. Nara.